Tempic Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Tempic Go prezentuje. Do wysłuchania podcastu zaprasza partner strategiczny, Marka Grześki. Patronem projektu Hejt Nie Jest OK jest Amnesty International Polska. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Hate nie jest ok. Dzisiaj waszym i moim gościem są dwie wyjątkowe kobiety. Pierwszą jest Aleksandra Gajewska, wiceministra w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzień dobry, Dzień dobry bardzo dziękuję. Aleksandro. I pani Katarzyna Kosicka-Polak, radca prawny, wspólniczka zarządzająca warszawską kancelarią prawną MKZ Partnerzy i wiceprzewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ale obie panie, jak również ja, jesteśmy przede wszystkim mamami. I temat, o którym rozmawiamy, no bardzo jest związany z tym, że faktem. Dlatego go podkreślam na samym początku. Ja może zacznę od pani Aleksandry. Czy, będąc osobą aktywną w polityce od tylu lat, od ilu to już właściwie w tym momencie jest? Czy my musimy sobie takie rzeczy tu publicznie Ale wypominać? Ale nie jest to od wczoraj. Jest pani bardzo młodą, a już doświadczoną osobą w życiu politycznym. Czy doświadczyła pani osobiście hejtu? Już tak zupełnie poważnie mówiąc, ja w tej polityce jestem naście lat. Zaczynałam od poziomu samorządowego, w tej chwili jestem w tej polityce na poziomie rządowym i chciałabym powiedzieć, że nie, chciałabym powiedzieć, że mnie to ominęło, że miałam szczęście, że coś takiego nie wydarzyło się w moim życiu, natomiast to zjawisko towarzyszy nam w naszej działalności, chyba ze względu na to, że jesteśmy tak eksponowani tak, na publicznie i generalnie jesteśmy w każdych wyborach oceniani. Nie tylko poprzez oddanie swojego głosu bądź nie na nas. Natomiast właśnie jest tak, że ludzie mają dużą swobodę w krytykowaniu nas i to przyjmuje różne formy, przede wszystkim w sieci. Na naszych profilach, na różnych profilach, komentarzach pod artykułami, gdzie mówi się o naszej działalności, no ale też w takiej, takiej przestrzeni, no że nawet jak się montuje jakiś materiał dotyczący rozwiązań, które proponujemy w konkretnej sprawie, niech to będą jakieś najprostsze rzeczy, tak? No to zawsze jakby jest kwestia opinii wobec tego, co i jak my robimy, tak? Więc jakby nasz zawód jest bardzo na to wyeksponowany, po prostu. Eee, I ja nie chcę powiedzieć, że ja przywykłam do tego, bo do hejtu nie można przywyknąć i trzeba stanowczo reagować. Natomiast do tego, że jestem oceniana za to, co robię, tak. Natomiast bardzo ważne jest to, o czym tutaj, mam nadzieję, będziemy dzisiaj rozmawiać, o tych granicach, o ich nieprzekraczaniu i o wszelkiego rodzaju reakcjach, które powinny mieć miejsce, kiedy te granice naprawdę ktoś depcze. Mam wrażenie, że po zmianie władzy zmienił się przede wszystkim klimat rozmów na arenie politycznej, bo, bo ten klimat idzie z góry i przez 8 lat przed wyborami 15 października doświadczaliśmy wszyscy masowego hejtu w każdym możliwym wydaniu. Wszystkie media zalane były nienawiścią. Czy w polityce obecnego rządu jest jakaś wytyczna mówiąca o tym, żeby zmienić sposób komunikacji, że, żeby mówić to inaczej, to co mamy do przekazania, nawet jeżeli nie są to łatwe treści, żeby jakby nasycać ludzi bardziej pozytywnymi niż negatywnymi komentarzami? Ja myślę, że przede wszystkim musimy powiedzieć sobie jasno o pewnym podejściu, o pewnym standardzie. I my, co do tego, wszyscy w koalicji obecnie rządzącej jesteśmy zgodni, e, że nie ma przestrzeni w naszej działalności na hejt, na nienawiść, na szczucie, na ludzi, że jest to niezwykle krzywdzące e, i przez te ostatnie lata podejmowaliśmy tak dużo interwencji, które były z tym związane, że jakby nie było potrzeby, żeby ustalać sobie e, no, czegoś takiego formalnego, tak? Ee, że od teraz tak się nie będzie robiło. Czy to po prostu powiedzmy sobie wprost i nazwijmy to po imieniu to nigdy nie powinno mieć miejsca. To nie powinno mieć miejsca. W żadnej przestrzeni w telewizji publicznej nie powinno mieć miejsca. W żadnych materiałach informacji, które miały mieć charakter informacyjny, nie powinno to mieć miejsca. Przypomnijmy sobie, że pewne zjawiska tego typu. Doprowadziły chociażby do tragicznej śmierci jednego z prezydentów największych polskich miast, Pawła Adamowicza. I w dobie tak tragicznych wydarzeń i tak gigantycznego zagrożenia, nie mamy po prostu wątpliwości, że ten kierunek działań musi być inny. Ale myśmy zawsze byli w tym kierunku naszych działań bardzo zdecydowani. Hejt nazywaliśmy, hejtem, nienawiść, nienawiścią, szczucie, szczuciem, broniliśmy ludzi, którzy nigdy nie powinni stać się obiektem tych działań, tak? Byliśmy po ich stronie, jesteśmy ich, po ich stronie i naszymi działaniami yy, i tym, jak pracujemy, yy, pokazujemy, że to nie są puste słowa, to nie są jakieś deklaracje, które padają w czasie, kiedy ktoś chce być na jakąś funkcję wybrani, tylko po prostu te działania nas weryfikują. Um, I wydaje mi się, że to jest właśnie najważniejsze. Nie ta sfera ustaleń i tym podobnych, tylko rzeczywistych działań i um, tego, co rzeczywiście odczuwają obywatelki i obywatele. Jako obywatelka czuję tą zmianę i dziękuję za nią i mam nadzieję na więcej. I widząc um, klimat. Um, Dopuszczający różnorodność we wszystkich aspektach, od życia, że tak powiem, politycznego, pokulturalne, po w końcu Paradę Równości, która przechodzi ulicami Warszawy, czuję, że ta zmiana następuje. Ale teraz pytanie do Pani, Pani Kasiu, bo właśnie powiedziała Pani Ola o weryfikacji. I Obywatele weryfikują y, dość krytycznie y, pewne rozwiązania formalne, prawne dotyczące walki z hejtem. Amnesty International opublikowało raport za 2023 rok, to znaczy wszystko, co było do tamtego momentu. I z tych badań jasno wynika, że aż 70% Polek i Polaków czuje, że sprawcy przemocy pozostają bezkarni. To znaczy, że mogę być hejterem, mówiąc wprost, mogę być hejterem i co mi zrobicie? Czy to. Rzeczywiście tak wygląda, że jesteśmy bezkarni? Nie jesteśmy bezkarni, absolutnie. Ta kwestia została uregulowana dość szeroko w kodeksie karnym. To jest kwestia zebrania do dowodów, przygotowania się do takiego procesu i stosownego zawiadomienia, i odpowiedniego też pełnomocnika. Mamy przepisy regulujące uporczywe nękanie, mamy przepisy regulujące zmuszanie groźbą innej osoby do określonego działania. Mamy przepisy dotyczące i karzące zniesławianie czy też znieważanie danej, danej osoby. W praktyce, bo mówię jako praktyk, bo często się spotykam z tego typu zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i z organami ścigania, najważniejsze są dowody i materiał, jaki, jaki zbierzemy. Brak materiału i dowodów zebranych odpowiednio i właściwie no, powoduje to, że organy. Ścigania umarzają takie postępowanie albo w ogóle nie wszczynają? To od razu zapytam. Ym, tak ym, dla laika, co to znaczy dowody w walce z hejtem? Jeżeli pisze do mnie ktoś spod 4, 12348B y, y, jesteś taka, siaka i owaka. I jakie dowody? Jak to? Z, jakby co, co, co mam zrobić? Tak, zabezpieczyć. No taki, taki post może zniknąć, więc najlepiej otworzyć taki post u notariusza, który zrobi datę pewną pod tym postem. To jest jedna rzecz, oczywiście print screeny i później zawiadamiamy organy ścigania. Niestety o ile przepisy wydaje mi się, że mamy dość szczelne, o tyle organy ścigania niechętnie podejmują takie działania i takie postępowania. Raczej kierują je na umorzenie, właśnie mówiąc, że nie mamy wystarczających dowodów w sprawie. Tak naprawdę wydaje mi się, że jest mało osób wyspecjalizowanych w tym zakresie. No, i to jest trochę na drugi, trzeci plan zsyłany. Jest tego dużo. Też osoby po prostu się zniechęcają, bo słyszał, że nie wiem Kowalski, Nowak składali, im się nic nie udało. Próbują później z aktu, prywatnego aktu oskarżenia. Te sprawy też są przez sądy w większości przypadków traktowane, przepraszam tutaj za takie sformułowanie, ale po macoszemu. Nie są takie, tak poważne, jakby to wszczęła prokuratura i akt oskarżenia. Skierowała do sądu. No i kolejna droga to są powództwa cywilne, na przykład to naruszenie dóbr osobistych. No i to też jest ciężkie, bardzo dowodowo i bardzo długotrwałe. Sądy powszechne są, no, nie przypuszczają zbyt dużej ilości postępowań. Ostatnio mieliśmy w kancelarii zawiadomienie o wyznaczeniu terminu rozprawy na drugi kwartał 2028 roku. Więc Kwestia no więc... jest taka, że trzeba reagować przy hejcie bardzo szybko. I moja rekomendacja jest taka, żeby przede wszystkim no pisać do administratorów i pociągać do odpowiedzialności e, administratorów. Coraz częściej też mamy informacje o hejcie w szkołach. No to na przykładzie em, em, szkół, tam powinna zadziałać dyrekcja, tam powinien zadziałać wychowawca. Jeżeli tego nie podejmują e, interwencji, to grozi im postępowanie dyscyplinarne. To też jest uregulowane w przepisach. E, Szczegółowo. Na pewno jest, bo jakby przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, sprawdziłam te dane i wiem, że jest, ale niewiele osób o tym wie. I dlatego właśnie rozmawiamy, żeby powiedzieć jasno i wyraźnie. Jest to uregulowane. Jest to, mówię z pełną stanowczością, jest to uregulowane. Wydaje mi się, że to bardziej powinniśmy edukować w kierunku tego i informować i nauczycieli i dyrektorów. Nauczyciele powinni prowadzić warsztaty z dziećmi, w szczególności no z tych raportów wynika tak, że najbardziej największymi agresorami potencjalnymi mogą być trzynastolatkowie, czyli też można tak. ten system edukacyjny wychowawczy, stosownie tej grupy. Do, do, dopasować. Ze szkolenia dla rodziców i dla dzieci, no bo to tak naprawdę pamiętajcie jedno, że przede wszystkim za dziecko odpowiada rodzic. No i właśnie tutaj płynnie zmierzam do pytania do pani Aleksandry. Absolutnie tak jest. Komórka rodzinna jest zarówno tą pierwszą instancją, do której dziecko powinno przyjść i powiedzieć Mamo, tato, dzieje mi się krzywda, pomóżcie. Nie w każdej rodzinie tak się dzieje, ale mówimy teraz o jakimś takim założeniu idealnym, brzegowym. Ale wtedy taka rodzina, która ma taki kłopot, jakiego rodzaju wsparcia instytucjonalnego Panie Olu może oczekiwać? Czy już są jakieś mechanizmy w takim duchu? Za chwilę o tym powiem, bo mhm. najpierw musimy sobie powiedzieć o tych rodzajach hejtu, tak? I, I trochę sobie zobrazować to, z czym generalnie mamy do czynienia. W zależności od tego, do jakich sięgniemy raportów, te dane jasno nam wskazują, że skala zjawiska to jest taka, że około 60-75% uczniów w szkołach podstawowych. Spotkało się z jakąś formą, i tu mówię o cyberprzemocy. Cyberprzemocy. I to wzrasta. Tak. I to wzrasta, bo my mamy tę przemoc bezpośrednią, taką hejterską, i tę online. I teraz tak, rodzice, bo mówimy tutaj o osobach, które odpowiadają za nieletnie osoby, małoletnie, 60% rodziców twierdzi, że ich dzieci nie doświadczyły przemocy online. Tylko 8% uczniów często rozmawia z rodzicami na temat swojego zachowania w internecie, więc tak jak nie ma na to, Tak, wskazała na to pani Mecenas. Jakby brak zaopiekowania tej przestrzeni komunikacyjnej pomiędzy rodzicami, tej świadomości pomiędzy rodzicami, uczniami, pedagogami, dyrekcją jest. Właśnie pozwala na rozwijanie, rozwijanie się skali tego e, zjawiska. Jak badamy to, jak w szkole mówi się o cyberprzemocy, to właściwie 30% uczniów mówi, że te zajęcia odbywają się za rzadko albo właściwie nigdy. Więc nie, my od podstaw nie budujemy świadomości i ram, co wolno, czego nie wolno, co jest dopuszczalne, co nie jest e, dopuszczalne. I jak mówimy o tym już kontakcie i reakcji, to też dane jasno obnażają nam, jak to wszystko wygląda, bo blisko 40% ofiar hejtu nie podejmuje żadnych działań z tym związanych. Nikomu o tym nie mówi, to nie chodzi o rówieśników, to nie chodzi, o, w ogóle nie podejmuje się żadnych, tego. żadnych działań. I teraz tak, tylko 21% szukało pomocy u rodziców, to jest przerażające. 20%, 20 szukało pomocy u przyjaciół i znajomych, a zgłaszanie problemów nauczycielom i psychologom szkolnym jest tak rzadkie, że to rzadko dochodzi do 5%. Więc mówimy o pomocy instytucjonalnej, do, do której mhm. miałam swojej odpowiedzi dążyć, natomiast żeby do niej mogło w ogóle dojść. To w komórce rodzinnej musi nastąpić cała ta praca. Ale nie tylko w komórce praca. rodzinnej, to też jakby w takim, nazwijmy to, środowisku lokalnym, tak, w tej, w tej społeczności szkolnej, musi zakiełkować coś takiego jak świadomość tego, że hejt, mimo że jest zjawiskiem nowym to on, wystę to on występuje, występuje ono, to zjawisko e, i te trzeba temu przeciwdziałać, pokazać wachlarz działań, które można podjąć w związku z tym e, i stworzyć przestrzeń do tego, żeby w ogóle o tym rozmawiać i żebyśmy my mogli zareagować, bo żeby mo można było zareagować, musi to musi być... Musi być to wiadome. No właśnie między innymi dlatego spotykamy się dzisiaj i dlatego w ogóle jest ten podcast, ponieważ kiedy... W Pierwszym krokiem mojej akcji Hejt nie jest OK było słuchowisko, które stworzyły dzieci i napisały je, same je wymyśliły na kanwach pewnych wydarzeń, które się rzeczywiście zadziały, ale oczywiście zostało ono przez nas sfabularyzowane. Zaczęli się do mnie odzywać zupełnie nieznane, zaczęły się odzywać nieznane mi osoby z różnych stron Polski i mówić o tym, że u nas też, ale nie wiemy, co dalej z tym zrobić. Mieliśmy podobną sytuację, też sobie nie radzimy z czymś i tak dalej. Chodzę bardzo często na różnego rodzaju warsztaty, no ale ja, ja to robię jakby jednoosobowo i, i czuję, że brakuje mi doby na to, żeby zinstytucjonalizować żeby, żeby te działania. Oczywiście Amnesty International robi ogromną pracę w swojej akcji Cyberprzemoc Krzywdzi, naprawdę, ale i im brakuje. Narzędzi, mówiąc krótko, ludzi, którzy mogliby codziennie do szkół docierać w, w całej Polsce. Bo, Bo to trzeba usystematyzować. Ja to Właśnie. A ja mam jeszcze tutaj, pani ministra powiedziała bardzo ważną rzecz o komórce rodzinnej i o rodzicach, że dzieci nie mówią albo się wstydzą. Z mojej praktyki wynika, że dzieci, nawet jak mówią, to rodzice później nadmiarowo reagują. I nie potrafią sami też o tym normalnie rozmawiać. Tak nas, tak, to trudno rozmawiać o takich rzeczach spokojnie, tak bo jeżeli nasze dziecko spotyka krzywda, to wiadomo, że w grę wchodzą emocje, ale zarządzać tymi emocjami e, i e, próbują skomunikować się ze szkołą, tylko komunikują to nadmiarowo. Szkoła, w szczególności prywatne szkoły, no bo nie dotyczy to publicznej, ale prywatna odczytuje to jako atak na szkołę, że szkoła nie zareagowała i potrafi, znam takie przypadki w Warszawie potrafi wypowiedzieć umowę na edukację. Naprawdę? Tak, znam takie przypadki. Ostatnio nawet mieliśmy do czynienia z przypadkiem, gdzie dziewczynka była no, hejtowana przez kolegów z klasy. Nie pamiętam, tam pięciu, pięciu, sześciu chłopców. Rodzice to zgłosili. A to było tak online? Czy... Różnie. Od mhm. nagrań po przytyczki na mhm. korytarzu, na Whatsappie, grupy zamknięte, mhm. różne rzeczy. Mniej lub bardziej groźne na temat tej dziewczynki. Dziewczynka miała próby samobójcze między innymi jedną szkołę. Fin finalnie rodzice zareagowali za dość mocno. Mhm. Dyrekcja uznała, że to jest zbyt mocno i wypowiedziała tą umowę, bo też sobie finansowo przekalkulowali, że wolą mieć tych pięciu, sześciu chłopców, niż tą jedną dziewczynkę. Pani no, ale to rozumiem, że w tym momencie wchodzi prawo i jakoś prawo. to reguluje, tak? On wchodzi prawo, tylko tutaj teraz jest kwestia, że to jest jednostka prywatna. Umowy są cywilnoprawne. Można, można wypowiedzieć taką umowę. Są zapisy umowy, które mówią, że można, można ją rozwiązać. No, i kwestia oczywiście wtedy taka rodzina trafia do prawnika. I teraz uwaga, nawet jeżeli są zasady, znaczy podstawy prawne i wiemy, że jesteśmy w stanie przeprowadzić te postępowania, mówię i o karnym, i dyscyplinarnym, w stosunku do wychowawcy, do dyrekcji, no bo powinni zgodnie z prawem oświatowym zareagować. A tutaj takiej reakcji nie było. Tutaj akurat w tym przypadku nie było reakcji dyrekcji szkoły. Tak naprawdę ona sobie bardziej to skalkulowała na poziomie, na poziomie na poziomie finansowym. Słuchajcie, to ta dziewczynka. Wybłagała rodziców: Nie róbcie tego. Ja już idę do nowej szkoły. Ja już nie chcę. Bała się skali Ja już, chcę, ja już ja, chcę, chcę to odciąć. Sprawy karne się zaczęły, więc spotykali się. Spotyka no, to, nie, to ja mówię tylko o jednym przypadku. Spotykają się później rodzice z dziećmi na przesłuchaniach. Te dzieci się nie odzywają yy, do siebie, do rodziców. Przygotowani są świetnie przez drugą stronę do zeznań. I się okazuje, no to jest słowo potem przeciwko słowu, bo no, nie ma. No I mamy błędne tego, koło. I mamy błędne koło. Mamy dziewczynkę z próbami z desperowanych rodziców, którzy okej, okay, zareagowali nadmiarowo, no ale no, ciężko też. Przy próbach samobójczych. Przy próbach samobójczych no, określić, co jest, właśnie, jest nadmiarowe. Reakcją. No tutaj nie, jakby nie chciałabym wchodzić no, właśnie mówię. Natomiast y, 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 mi się wydaje, że to jest też nieświadomość y, rodziców, duża i ale i szkoły, wina placówki, ewidentna. I później ci chłopcy zostaną bez żadnych konsekwencji de facto. I mówimy tutaj o chłopcach poniżej 17 roku życia. Tak, metod... To, co mówi pani Macenas, obnaża nam właściwie bardzo dużo kwestii, które tak. są ważne w tym całym procesie, który jest złożony z wielu tak. poziomów, tak? Więc nie zawsze no te przepisy powiedzmy... prawa, bo przepisy prawa są. Później się pojawiają różne wątki, yy, niuanse, złożoność kwestii, że my na poziomie edukacji, świadomości jako rodzice i wychowawcy i. Dyrekcja, no jednak nie jesteśmy wyedukowani, tak? Albo nie chcemy. Nie jesteśmy i nie jesteśmy konsekwentni w egzekwowaniu tego, co tak naprawdę litera prawa nam daje. Nie idziemy do końca z pewnymi sytuacjami. Ja niestety też znam przypadki z tych jakby spotkań związanych z hejtem, gdzie tutaj akurat był chłopiec, doświadczał ogromnego hejtu, ale miał. Użyję takiego yy, wyświechtanego określenia wysoko postawionych rodziców, którzy go zablokowali i powiedzieli, że słuchaj, to będzie źle rzutowało na nas, jeżeli będziemy w takim negatywnym anturażu. Ja bym strasznie chciała głośno się wkurzyć tutaj i powiedzieć, że na Boga ludzie, po prostu sami sobie robimy wokół pióra, bo robimy konferencje, zjazdy i zloty na temat Ejaja. A za przeproszeniem e, nie potrafimy na własnym podwórku zadbać o podstawowe potrzeby naszych dzieci, bo zamiatamy hejterskie akcje, jakby to było coś wstydliwego. Dobrze, ale my musimy tu sobie teraz stanowczo i jasno powiedzieć, co na ten problem się składa. Tak. Po pierwsze mamy, jak bada, i oczywiście ja będę się opierać na statystykach. Niech Państwo, którzy nas słuchają, pewnie będą myśleli, u nas jest inaczej. Mówimy o uśrednionych statystycznych danych. Więc średni wiek, w którym dzieci otrzymują pierwszy telefon z dostępem do internetu, to jest 8 lat i 5 miesięcy. Na spędzają średnio 5-6 godzin dziennie w internecie. I tu zaczyna powstawać ta właśnie przepaść. Pomiędzy rodzicami i dziećmi, i pomiędzy dziećmi a pedagogami, dyrekcją, gdzie ich świat zaczyna wyglądać zupełnie inaczej niż świat rodziców i wyobrażenia na temat tych światów też zaczynają się po prostu wzajemnie wykluczać. Więc ten hejt, o którym mówimy na żywo, czyli to, o czym między innymi powiedziała pani mecenas, co ma miejsce w szkole bezpośrednio, dzieci mniej przyjmuje niż to, co pojawia się na ich temat w sieci, ponieważ sieć zaczęła być dominującym obszarem w ich życiu, bo coraz wcześniej otrzymują dostęp do mają narzędzia, to otrzymują dostęp do tego Internetu, te zamknięte grupy na WhatsAppie, te grupy na Messengerach, te ich wewnętrzne jakieś komunikatory i coraz to nowe aplikacje, które powstają, ale też okres pandemii który spowodował, że dzieci wylądowały w domach, jedynym środkiem komunikacji pomiędzy nimi był ten internet, e, gdzie musiały otworzyć swoje domy na lekcje i pokazać, jak mieszkają. E, to też stanowiło jakiś taki podkład do tego, żeby dzieci miały bardzo dużo przestrzeni do tego, żeby się właśnie oceniać e, i te, które miały więcej dostępu, więcej narzędzi, wychodziły do przodu. E, no tu się rozwarstwiło nam się po prostu to społecznie i, do, i koniecznie Kończąc, um, problem jest systemowy i jeżeli nie potraktujemy tego w sposób systemowy, nie uda nam się znaleźć rozwiązania, bo tak jak powiedziałam, dzieci będą uważały jedno, rodzice co innego, szkoła będzie miała inną perspektywę, Czyli, o, historia, którą powiedziała Pani Mecenas nie powinna mieć miejsca, nie powinna, historia, to której powiedziała Pani Ewa nie powinna mieć miejsca. Takie rzeczy powinny nie mieć miejsca, ale kiedy one mają szansę nie mieć miejsca? Kiedy jest świadomość, jest świadomość dzieci, świadomość rodziców i świadomość nauczycieli Pedagogów. i gdzieś mhm. ten punkt odniesienia musi być wyżej niż jest dzisiaj, bo też, czyli tu pani mecenas powiedziała o nadmiarowej reakcji rodziców. Ja myślę, że bardzo często też niestety Bagatelizujemy to, co nasze dzieci mogą nam komunikować, jeżeli chodzi o ich potrzeby i to, czym one się przejmują. Co z tego, że ktoś napisał coś o Tobie w sieci? No właśnie to z tego, że dla tych dzieci to jest, to jest To cały świat. Tak, i ta optyka, gdyby była inna, moglibyśmy działać. Dlatego ja uważam, że musimy działać od podstaw i musimy na tą świadomość wpłynąć. I na tę świadomość mogą wpłynąć kampanie które są kierowane do wszystkich odbiorców w tym systemie. Się, Mówię. O dzieciach, nie? rodzicach, całym tutaj tym gremium, które możemy nazwać jakimś ciałem pedagogicznym. Tak? Ale mam do obu pań pytanie, e, czy jest to moja fantasmagoria, czy gdyby tak na przykład e, stworzyć, nie wiem, nowy przedmiot szkolny, wiedza o cyberprzestrzeni, do której można byłoby upchać wszelkie zagrożenia związane z AI-em, Cyberprzemoc e, również wiedzę medyczno-biologiczną, jakiego rodzaju zniszczenia w funkcjonowaniu mózgu młodego człowieka e, powoduje nadmierne używanie mediów elektronicznych, jakby czy, czy nie, nie dałoby się, na przykład jeżeli, mówi Pani Pani Aleksandro o systemowości nie wiem, jakoś zrobić em, tego typu zabiegu, albo jakichś szkoleń bezpłatnych dla rodziców, y, o dzieci startujących do podstawówek, albo do, y, do szkół y, y, ponadpodstawowych, gdzie tego typu wiedza właśnie w, w jakiejś pigułce byłaby podawana, bo no, bez takiego rodzaju mechanizmu wspomagającego nie pójdziemy kroku dalej. Eee, nie chciałabym tu wypowiadać się w imieniu Wiem. ministerstwa, którego nie reprezentuję, ani zaciągać jakichś tutaj zobowiązań w tym zakresie. I jestem przekonana, że osoby odpowiadające za dzisiejszy system edukacji są absolutnie świadome tego, z jakimi wyzwaniami musimy się zmierzyć. Natomiast dostosowanie rozwiązań do dzisiejszych potrzeb w tym klasycznym szkolnym modelu nie jest łatwe. I trzeba sobie zdawać na to z tego sprawę. E, I oczywiście potrzebne nam są te działania, między innymi, o których e, była mowa. Natomiast e, jeżeli nie wpłyniemy na świadomość poprzez różnego rodzaju kampanie, i właśnie odpowiedzialność, i świadom i wpływanie na tę świadomość również organów ścigania i reakcji ich, która jest nam tak. niezwykle potrzebna, to wprowadzenie jakiegokolwiek przedmiotu nie nic nie, nie, ale nie, nie zmieni. Ale musimy mieć tubę, y, środek przekazu, miejsce, w którym będziemy w stanie o tym powiedzieć, no że nie. zgłaszajmy takie przypadki y, 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 organom ścigania. Tak, zwiększają y, y, świadomość, ale y, tutaj y, też zaczęliśmy rozmowę od tego, że w ogóle nie powinno być społecznego przyzwolenia y, na hejt, a co zrobili rodzice tego chłopca? Zamienili pod dywan. Co zrobili rodzice nie, tych chłopców? Nie, rodzice młodców? wskazali dziecku, tak. że ich interes jest ważniejszy, odrzędny w stosunku do jego potrzeb, jego krzywdy, jego przeżyć yy, i, w cału, i, i jakby wszystkiego innego. To mogłybyśmy na ten temat tak. poświęcić odrębną rozmowę, tak? Natomiast do momentu, w którym ta reakcja nie będzie szybka, i ta, ale to jest zbudowana na świadomości, yy, no to po prostu tego nie wyeliminujemy. I co jest jeszcze bardzo ważne? Ważna jest solidarność. Tej Społeczności szkolnej, jeżeli mówimy o tej przestrzeni, jeżeli to się dzieje w szkole, po Tylko faktycznie uczniowie. później się dzieje tak, że każdy broni swojego dziecka. Ci rodzice, których dziecko no, hejtowało inne dziecko, bronią swojego dziecka, tak? I też siłą rzeczy są wtedy w kontrze i nie są solidarni ja mówię, z dzieckiem ja, ja, hejtowanym. Nie to mam na myśli. Mówię o. Bo to jest. Jakoś wydaje się naturalne, że jako rodzic bierzemy w obronę swoje dziecko i mamy swoje racje. Natomiast sam mechanizm przeciwdziałania tym zjawiskom no tu, być być, tak, tu powinna być solidarność rodziców. I jeśli rodzice są w stanie podjąć decyzję razem z dyrekcją szkoły, która dotyczy Jakichś konkretnych rozwiązań i są w tym solidarni, to my znamy konkretne przypadki, gdzie udało się przeciwdziałać tak. bardzo już niepokojącym zjawiskom, które zaczęły występować w szkołach, w tych społecznościach. Tak? I rodzice poprzez właśnie konsekwencje, systemowe Współpraca. działanie, współpracę, Lojalność też taką względem siebie i swoich dzieci, wypracowali to, że zmienili to. Natomiast kiedy jest przekroczona ta granica, a tu mówimy o sytuacjach, w których ta granica jest przekroczona, już wszyscy idą do swojego narożnika i każdy broni, broni swoich, swoich, interesów. swoich interesów, swoich wartości, wchodzą w grę bardzo ważne emocje tutaj i już bardzo ciężko jest wrócić na ten poziom słuchajcie, musimy rozwiązać ten Tak, ten nie ma temat. dialogu. Tak. Ja się spotykam często z tym, że w pewnym momencie nie ma już dialogu, szkoła ma swój interes, rodzice dziecka, które hejtuje mają swój interes i rodzice dziecka hejtowanego. Ja mam wrażenie, że pewnym rodzajem klucza jakiejś zmiany może być Wyciągnięcie tego tematu na powierzchnię i mówienie. Mówienie, mówienie, jeszcze raz mówienie. Zwróćcie Pani uwagę, parę lat wcześniej. Mimo tego, że klimat polityczny był zakapiorsko zabetonowany w kontekście jakichkolwiek tematów związanych z równouprawnieniem, z tolerancją, z dostępnością różności kulturo kulturowo religijnych i, i każdych innych w naszym kraju, ale Zaczęły powstawać kampanie odważne, mówiące o tym, że miłość nie wybiera, że trzeba głośno mówić o tym, że kobiety są dyskryminowane i głos kobiecy zaczął być głośniej słyszany. Te kampanie zaczęły się oddolnie. One nie powstały instytucjonalnie. I myślę sobie, że gdyby właśnie hejt nie jest okej, okay, czy jakkolwiek inaczej nazwana akcja. Miała formę mm, takiego zmasowanego ataku informacyjnego, to może ludzie by się mniej e, bronili przed przyjęciem do siebie takiej świadomości, że że ten hejt naprawdę nie jest okej okay. i jeżeli wydarza się w mojej komórce rodzinnej czy wśród moich znajomych, to ja powinienem z tym coś zrobić, tak jak z przejawami dyskryminacji rasowej, religijnej czy z przemocą wobec kobiet. Bo ludzie już teraz nie są tak obojętni, jak byli na zjawiska y, związane z, y, y, z dyskryminacją kobiet właśnie dlatego, że ludzie niejako wzięli sprawy w swoje ręce. Ale myślę sobie nie wiem, czy się Panie ze mną zgodzą, że y, ta informacja musi pójść jakby to. Ten pomysł musi pójść od góry. I tutaj ja wiem, że mówimy o Ministerstwie Edukacji, które mogłoby zrobić pewnego rodzaju regulacje w ramach szkolnictwa, ale skoro jakby afirmujecie Państwo, że misją Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jest wspieranie rodziny na każdym jej etapie, to myślę, że taki impuls może również pójść od Państwa, bo klimat, który tworzycie, jest bardzo sprzyjający właśnie do tej, takiej dobrej, um, dobrej aury zmiany. Ja chciałabym przede wszystkim podkreślić to, że działania w tym zakresie były podejmowane. E, I nawet nasi poprzednicy e, pewnego rodzaju akcje, chociażby poprzez, poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, prowadzili. Z jakim skutkiem? To już jest inna dyskusja. Moja ocena nie będzie pozytywna w tym zakresie i mówię tu naprawdę, panie słyszą, bardzo delikatnie, nie wypowiadając jakby swoich jakby odczuć, poglądów i tym podobnych. Natomiast to, co moim zdaniem, i to jest moja opinia, żeby było jasne, żadne stanowisko, to jest moja opinia. To, co jest skuteczne, to jest to, kiedy mamy szczerze, oddolnie zainteresowaną za tematem organizację. Która jest wyspecjalizowana w zakresie konkretnych działań, i ona, otrzymując wsparcie, nazwijmy je systemowe, instytucjonalne, jest w stanie realizować na dużą skalę swoją misję. To może się odbywać przy współpracy, pod patronatem. Różne Jasne. są formy stosowane, i dzięki temu jesteśmy w stanie. To oddolne zaangażowanie, te siłę to przekonanie, które towarzyszy tym, tym wielu organizacjom, ja nie chcę ich tu wszystkich teraz e, wymieniać z nazwy, e, wesprzeć w obszarze działań, w którym one się specjalizują. E, I oczywiście m, chciałabym, e, żebyśmy mieli jakiś taki, nie wiem, na przykład dzień, którym o tym mówimy, w całej Polsce, mhm. wszędzie, gdzie to jest możliwe. Wszystkie organizacje współpracują w tym zakresie, żeby rozpowszechniać wiedzę na ten temat, wiedzę na temat reagowania. A to świetny pomysł. W ogóle. I, I w ten sposób działać. Natomiast podkreślę, hejt, zwłaszcza w sieci, jest stosunkowo nowym zjawiskiem. I... Mm, Reagować na niego trzeba natychmiast. Jestem, mówię, przekonana, że ministerstwa robią to. E, natomiast bez współpracy, bez partnerstwa z różnymi komórkami, organizacjami, organizacjami e, po prostu nie uda się tego skutecznie przeprowadzić, bo my musimy mieć przekonanie, żeby być skuteczni, że mamy czemu przeciwdziałać, jeżeli w przekonaniu rodzica, to będzie jakaś błaha sprawa, albo tylko sprawa emocjonalna, my naprawdę nie rozwiążemy tego problemu. A dzisiaj mm, niech dramatycznie potrzebujemy tych rozwiązań. Żeby sklamrować to, o czym powiedzia powiedziałyśmy, bo padło tutaj dużo bardzo ważnych y, informacji. Po pierwsze, szukać Instytucji, organizacji, które są wspierające i uderzać do nich. No, choćby, choćby do Amnesty International, która akurat jest patronem tego podcastu i słuchowiska hejt, jest OK, ale takich organizacji jest dużo i one naprawdę działają. Ale również pani Katarzyno, chciałabym, żebyśmy na podsumowanie podkreśliły, że warto jakby dociekać swoich praw, bo to nie jest tak, że ta litera prawa jest martwa w kontekście cyberprzemocy. Dokładnie tak. I ja uważam, że też odpuszczanie tych, tej drogi prawnej też nie jest OK. Bo to jest bardzo nie okay. To bardzo nie okej okay nawet jest, bo my zostawiamy takiego sprawcę no, bezkarnego. Nie, nie, nawet nie ma dotkliwości takiej, że pójdzie i będzie musiał złożyć zeznanie, tak? Po prostu przejdzie to już samo pójście na, do, na przesłuchanie. Jest niekomfortowe, tak? i musi taka osoba no, opowiedzieć, jak było. I to już sam fakt e, takiego dyskomfortu rodziców na korytarzu, e, prawników, e, prokuratora, e, konsekwencji badania tych dowodów, już e, jest dotkliwe dla do takiej osoby. A jeżeli taka osoba nawet, e, no, nikt z nią na ten temat nie rozmawiał, e, jakąś jedną lub dwie pogadanki w szkole z psychologiem. Taki młodzieniec miał, no to, to on będzie wiedział, że następnym razem no też mu idzie to po Brak kary jest demoralizujący. Ja, yy... Ale brak reakcji też. Brak, I brak reakcji, absolutnie. Ja bym chciała, żebyśmy, żeby to było podkreślone, bo może to nie zostało podkreślone. Brak reakcji, reakcji. natychmiastowej. Tak, brak ale też takie przyglądanie się temu bierne. Jest braniem udziału. w Hejcie, mówimy tak, o tym jest, tutaj cały czas. Tak, jest, jest formą reakcji, która jest po prostu złą reakcją. Nie reagujesz, znaczy nic nie robisz w tym zakresie, nie pozwalasz reagujesz, hejtujesz. Na to, Tak, pozwalasz Niestety. na to, tak. żeby to po prostu miało miejsce, i y, konsekwencje hejtu są bardzo poważne, i też świadomość w tym zakresie powinna wzrastać. My musimy wiedzieć, że to w konkretny sposób. Wpływa na bardzo młodych, młodych ludzi, że doprowadza to do zaniżonego poczucia własnej wartości, bardzo często autoagresji, wręcz myśli samowiczych, problemy w ogromnym nauce odsetku to są to są, to, to, to jest jakby bardzo częste, ale potem jest trudność w nawiązywaniu relacji społecznych, bo jest gigantyczny stres, nerwica, brak zaufania. Do ludzi dookoła i um, nie wyposażając młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, dzieci w narzędzia, żeby się przeciwko tym bronić, my wychowujemy dorosłych, którzy będą mieli te dysfunkcje. I mówmy o tym wprost. Ja wiem, że to nie jest. Popularne. Ja wiem, że to nie brzmi dobrze, ale było kiedyś takie powiedzenie, mi tak mówiła babcia, czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. Jeżeli my nie uczymy naszych dzieci i my, jak reakcji. mamy, Empatii nie, i reakcji. Nie mówimy naszym dzieciom, że trzeba reagować nawet na poziomie mój sens z przedszkolu, że ktoś się śmiał z kolegi i co ty wtedy zrobiłeś? Czy chciałbyś to przeżywać? Jak chciałbyś, żeby zareagował twój kolega w tym czasie? Jak się czuła ta osoba później? Czy ty się w ogóle pochyliłeś nad tym? To są, to są super ważne rzeczy, które zostają i prezentują. Czyli rozmawiać, rozmawiać, pokazywać, reagować. Mówimy o tym tutaj w każdym odcinku, przy spotkaniu z każdym ja gościem. Musimy wyposażyć ludzi. Wszyscy w tym, muszą tak, mieć świadomość, że a jeżeli nie mamy tej wiedzy, a chcemy ją zdobyć, to szperajmy po forach. Jeżeli jesteśmy tacy biegli w internecie, że stać nas na używanie go w celach hejterskich, to na pewno też znajdziemy drogę, żeby dotrzeć do tych źródeł, w których ważna wiedza o radzeniu sobie z cyberprzemocą jest. Pani y, y, ministra powiedziała tutaj wspaniałą y, ideę stworzenia dnia bez hejtu. Ja, ja się muszę zastanowić, jak to zrobić, żeby taki dzień powstał. Dnia bez hejtu albo mówić ludziom po prostu, to było niemiłe, co powiedziałeś, co zrobiłeś. I to też ta natychmiastowa reakcja byłaby super. Generalnie ale natychmiastowa reakcja, odłów, dzieci, rzecz. Tak, że jedno drugiemu powiedziało, a trzecie mówi, słuchaj, ale to było niemiłe. To byłoby wspaniale. Byłoby gdyby wspaniale. Tak, gdyby tak się zadziało. Ja bardzo bym chciała, żeby chociaż 10% z tego, o czym rozmawiałyśmy, się udało przeprowadzić, ale. Nie, nie. To, to ja Czy... tu będę stanowczo reagować, bo uważam, że działania są wprowadzane i jednostki mają wpływ na system. System Oczywiście. Z tych działań, jednostek jest złożony. I my nie możemy mówić, że coś byśmy chciały, ale na do coś młodych ten przykład idzie z góry i na przykład też klimat, klimat y, 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 dyskursu politycznego, jaki panuje w danym miejscu, też jest szalenie istotny na y, natężenie skali przemocy werbalnej y, i różne y, działania agresywne. Nasza zrozumia. reakcja jest niezwykle istotna. To, że ja mówię o skali seksizmu, z którym ja na co dzień mam w pracy do czynienia, też jest jakby moim przemyślanym działaniem, ponieważ wiem, że skoro ja go doświadczam, to może go doświadczać wiele innych osób. I jak spojrzymy na to, jest to jakaś forma hejtu, tak, że nie takiego w takim określonym wymiarze, natomiast jest to coś, z czym nie powinniśmy się zgadzać, na co powinniśmy reagować, co powinniśmy piętnować, i ja to robię. I uważam, że. Nasze każde działanie składa się na ten system. I ja nie chcę być bierną osobą przyglądającą się czemuś. Chcę na coś realnie, reagować. realnie wpływać. I takie przyjmujemy stanowiska, kiedy pracujemy w ministerstwach, takie są cele naszego rządu. I my nie możemy mówić, że coś byśmy chcieli, w coś wierzymy. Mamy na coś nadzieję, tak? Tylko róbmy. Tak, po, prostu po prostu bądźmy. Po prostu trzeba to robić. Bądźmy i, konkretni i niebierni. I mieć świadomość tego, że każda pojedyncza reakcja ma w tym systemie znaczenie, bo ona, ten system się z tych pojedynczych reakcji składa. Po prostu reagujmy. Nie pozwalajmy hejtować e, innych, nas. Reagujmy na bieżąco i od każdego z nas e, tak naprawdę zależy taka społeczna odpowiedzialność, żeby nie było zgody, nie było przyzwolenia na hejt trudno o lepszą puentę. Ja szalenie paniom dziękuję. Pani Aleksandra Gajewska i Pani Katarzyna Kosicka. Polak były Państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Hejt nie jest OK. Partner strategiczny Marka Grześki. Empik Go dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Epic Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.